Cześć, z tej strony Tomek z zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Znajdujemy się w Faściszowej, niewielkiej miejscowości pomiędzy Gromnikiem a Zakliczynem, na skraju Ciężkowicko-Rosznowskiego Parku Krajobrazowego. Dzisiaj gościmy u pana Stanisława Sochy, artysty, rzeźbiarza, miłośnika pracy w drewnie. Dzień dobry, panie Stanisławie. Dzień dobry, witam pana. Panie Stanisławie, zacznę od najprostszego pytania. Jak zaczęła się pana przygoda z rzeźbieniem? To zaczęło się dosyć na czas, bo w siódmej klasie szkoły podstawowej na zajęciach praktycznych mieliśmy robić lampki nocne z korzeni. I od tego, można powiedzieć, od tego momentu zaczęło się moje rzeźbienie. To na początku było tak, w korzeniach wykorzystywałem naturę, to co natura wyrzeźbiła, do tego dorzeźbiałem tam, czy były to głowy jakichś ptaków, czy jakieś węże, no i korzenie, konary, a później już rzeźba w klocku. Które gatunki drewna są dla rzeźbiarza pożądane, a które nie? No, najbardziej pożądana jest oczywiście lipa, drewno lipowe. Ale oczywiście w każdym drewnie coś można zrobić. Przede wszystkim, jeżeli to jest jakieś tam pokrzywione, no, różne narosty, to oczywiście nawet i wiodle, chociaż mówię, że to nie jest do rzeźbienia drewno, też można coś zrobić. No, mamy tutaj różne gatunki drewna. Jest tutaj, to jest akurat konar świerka. Tutaj to też. Tutaj jest taki zaplataniec jodłowy. Tutaj mamy z orzecha. No i oczywiście drewno lipowe. To jest lipowe drewno. No i poszty, które muszą leżeć już dłuższy czas, żeby nadawały się na jakieś płaskorzeźby. To jest jodłowy. I to też można pięknie wykorzystać. Ja to mówię, że to są nogi pani Jaworowicz. Akurat tak fajnie zaplecione. Z tego też te rzeźba będzie. Jakich narzędzi pan używa, aby ostatecznie powstała rzeźba? No, w końcowej fazie, no to oczywiście te najmniejsze dłutka. I lekko zaokrąglone, czy trójkącik taki malutki. No i oczywiście nożyk. I polerowanie już papierem ściernym, już tak na gładziutko. No, już, bo nie da się wszędzie też dojść, ale nawet i papierem, jeżeli nie dotknie się wszędzie dokładnie, to papierem też tego nie wyczyści. Musi być to przede wszystkim docięte. A to całą robotę właśnie to robi już nożyk. Żadne dłuto już tak nie wytnie. Kogo lub co najbardziej lubi pan rzeźbić? Moją ulubioną rzeźbą jest figurka Jezuska Frasobliwego. W zasadzie, jak mi nic nie przychodzi do głowy, to rzeźbię Jezuska Frasobliwego. I zawsze ta rzeźba jakoś mi fajnie wychodzi. No, ta figurka była robiona w 80 roku. A kapliczka już w całości była postawiona w 83. Ona stała tutaj troszeczkę dalej, ale ze względu na przebudowę drogi została tu przeniesiona. I tutaj już ma swoje miejsce. No tutaj akurat jest fragment ogrodzenia. No widać tutaj, jak natura była wykorzystana.
to, co natura wyrzeźbiła, to no, coś przypominało jakby rękę i od tego jakby zacząłem tą rzeźbę. No przy tej ręce tych palców jest trochę więcej, no ale, ale natura tak pokazywała i tak to wyszło. A tutaj duszki zamieniłem na kapelę. Gdzie w parkach krajobrazowych i innych ciekawych miejscach możemy zobaczyć pana rzeźby? Jeżeli chodzi o parki krajobrazowe, to tutaj najwięcej moich rzeźb, no cała infrastruktura skamieniałego miasta, począwszy od bramy wejściowej, później tam wejście do wodospadu i wszystkie tabliczki, no stoły, ławy. No i oczywiście polichty tutaj też w tym przy ścieżkach ekologicznych. Jeżeli chodzi, no i bardzo dużo przy prywatnych domach, tak jak ogrodzenia rzeźbione, no i takie rzeźby, kapliczki. No chyba tyle. Czy zaraził pan kogoś pasją do rzeźbienia? No tak. Pierwszy to mój kolega ze szkoły jeszcze podstawowej. W późniejszym trochę czasie niż ja zaczął rzeźbić. No przy mojej pomocy rzeźbi do dzisiaj. O, mój syn. No i mam kilku uczniów. Pięciu konkretnie, którzy od czterech lat no można powiedzieć, że rzeźbią. I przychodzą do mnie tutaj na naukę. Wciągli się w to. Czy pana rzeźby możemy zobaczyć na konkursach, plenerach, wernisażach? No tak, teraz jako tako te konkursów jest dużo mniej organizowane. A tak, no już parę lat temu to miałem trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie, którego tematem był Diabeł w rzeźbie ludowej. No tych konkursów było dużo, i wojewódzkie, i powiatowe. Były wyróżnienia, trzecie miejsce też w województwie miałem. A teraz to jako tako to organizowane są większość no plenery. I ostatnio był w tamtym tygodniu, był plener tutaj w miejscowości akurat sąsiedniej w Brzozowie, w gminie Gromnik. No, tam wykonałem dwie rzeźby krakowiaków. To, że rzeźba jest pana pasją, to rzecz oczywista, ale czy rzeźbi pan również na zamówienie? No tak, no wolę rzeźbić to, co mi do głowy przychodzi, to co przyroda podpowiada, natura, ale oczywiście zdarzają się zamówienia i czasem i do kościoła, i czy jakieś tam kapliczki, jakieś figurki, czy jakieś ogrodzenia, konkretnie już ktoś chce, żeby tak mniej więcej zrobić. Czy nawet jakoś tam podobiznę kogoś też staram się to wykonać w miarę swoich możliwości. Także, że zamówienia też realizuję. Czym pana fascynuje krajobraz Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego? No, przepiękny to jest krajobraz, bardzo urozmaicony, o bardzo bogatej roślinności, tak samo bardzo bogatym gatunków zwierząt, ptaków, które tutaj występują. Wspomnę tylko o polichtach, tam jest, występuje faktycznie ta roślinność, gdzie chyba gdzie indziej nie można spotkać. No, przepiękne ułożenie terenu, no i widokowo oczywiście, no i chyba przez to tych talentów tu jest bardzo dużo, tych artystów już, no malarzy, rzeźbiarzy można więcej spotkać, jak i jakichś muzyków faktycznie, co stąd się wywodzą, no w granicach tego parku, no lub w pobliżu. No, przepiękny krajobraz i chyba tutaj
ci, co tutaj żyją, to chyba naprawdę są ludzie szczęśliwi i czują się bardzo dobrze.